14 marca w audytorium Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyło się otwarcie Dęblińskiego Uniwersytetu III wieku. Wśród zaproszonych gości były dyrektor Kozieńskiego Domu Kultury Elwira Kozłowska oraz koordynator Uniwersytetu III wieku Kozieńskiego Domu Kultury Izabela Barcikowska-Poździk. Przybyłych gości powitali inicjatorzy utworzenia Uniwersytetu w Dęblinie, dyrektor Muzeum Sił Powietrznych Paweł Pawłowski oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie Dagmara Jarosz. Spotkanie otworzyła burmistrz Dęblina Beata Siedlecka. Dyrektor Elwira Kozłowska poprzez prezentację multimedialną zaprezentowała osiągnięcia i doświadczenia Kozienickiego Uniwersytetu III wieku, który istnieje już prawie 10 lat. Założycielom Uniwersytetu III wieku w Dęblinie gratulujemy pomysłu i życzymy sukcesów, a seniorom nieustającego zapału w studiowaniu i radości.